zaprosić na wielki koncert 22 lutego, prawda? Pieśni, nie wiemy jeszcze jakiej, ale na pewno będzie i naprawdę z całego serca was zapraszamy wszystkich, tak jak tutaj jesteście. Zabierzcie swoich znajomych, rodzinę. Myślę, że razem wspólnie pośpiewamy. Dziękuję wam jeszcze raz. Występującym dzisiaj tym młodym ludziom, dzieciom, pod kierownicą dorosłych, ale młodzież mamy zdolną i dzieci, prawda? Podobaliście się na zasadzie tak na piękne, ambitne też utwory dzieci ze szkoły i z Hola Nauki. Zwłaszcza 2,5 godziny nam tam czujemy, prawda? Że to tyle czasu można spędzić w takim też miejscu, pierwszy raz schodzi tutaj, kiedy naprawdę można było tak wydobyć tutaj wszystko, i dźwięk dobry, i się pokazać. Wielkie dzięki, bardzo serdecznie, tak na ręce. I pani Beato, gdzie też poprosił dla młodych dawców. Słuchajcie, oni nawet... Bardzo radzie. Tutaj patrzymy, jak oni robili, bo kiedy robią te gwiazdy, a my odchodzimy na rehabilitację powoli. No więc każdy się będzie musiał poruszać jak może. Jeśli tak na koniec, chciałbym jeszcze podziękować bardzo też koło gospody, to taki właśnie od kuchni, tak może jakby tej pracy, ona jest mniej widoczna, ale to jest bardzo dużo też wysiłku. Wszystkim organizatorom wam, którzy tutaj też będą się dość niesamowita taka frekwencja i wasza obecność. To jest dobre, że możemy w ten sposób też czas spędzić. Jeśli możemy zamknąć nasze spotkanie krótką modlitwą za ojczyznę, w tych czasach dzisiaj tak wiemy niełatwy, budzący w naszym pokoju. Abyśmy się zawsze spotykali na takich radosnych, takich uroczystościach, gdzie możemy cieszyć się wolnością, niepodległością. Panie Boże, Ojcze, nam sztuć się z Dniem Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wolą Twoją, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I za wszystkich zmarłych naszych parafian, tych, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny i za tych, którzy ją budowali. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie krajści. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zadałem, że błogosławię Wojtek, to też bardzo dziękuję za tą lekcję historii. Wszyscy lubią Ciebie słuchać tutaj, więc no, takie możliwości na tej sali też masz świetne takie, żeby to wszystko pokazać, żeby to brzmiało. Przyjmijcie, kochani, ten spokojny wieczór. Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Dzięki serdecznie.